Cześć wszystkim, witam Was. No dzisiaj pogoda nie za bardzo. Jestem w Kopenhadze. Zobaczcie tutaj jedno z najpopularniejszych miejsc w ogóle w Kopenhadze przy kanale. Bardzo w ogóle Kopenhaga przypomina mi, bardzo podobna jest do Amsterdamu. Jak nie byliście, to polecam Wam tu po prostu tutaj przyjechać. A dzisiaj chciałem porozmawiać o jednej rzeczy, która nurtuje mnie od dłuższego czasu, z tego względu, że dzisiaj są moje 39 urodziny, a więc porozmawiamy sobie na temat czasu. Bo często słyszę takie opinie, że czas leci, czas płynie, nie można go zatrzymać. Oczywiście czas płynie dla każdego mniej więcej tak samo, tylko wiadomo, do 18 wolniej, po 18 się oglądamy i 10-20 lat naszego życia upłynęło. Tylko że kluczem do wszystkiego jest to, czy ty po prostu ten czas wykorzystujesz. Jak ty ten czas wykorzystujesz? Bo jeżeli miałeś troszkę zaplanowane cele z 2018 roku, zapisałeś sobie i już teraz mija 3 miesiące 2019 roku, a ty nie osiągnąłeś żadnego celu, to nie ma się co dziwić, że ty będziesz mówił, że ten czas ci płynie szybko, ponieważ ty tego czasu nie wykorzystujesz, bo miałeś to zaplanowane, ale nic nie zrobiłeś. I teraz oczywiście to nie o to chodzi, żeby teraz rozpaczać, myśleć, tylko po prostu trzeba zacząć działać. Bo tak jak powiedziałem, czas leci, czas nie będzie czekał na ciebie, a ty się zdecydujesz coś zrobić, tylko po prostu wykorzystuj ten czas. Nie marnuj tego czasu. Często jest tak, że my uciekamy od swojego życia, śledzimy pewnych ludzi na Instagramach, na Facebookach, dlatego że my chcemy uciec od tego naszego życia. Nie chcemy się, bo łatwiej jest kogoś śledzić w internecie, niż zająć się swoim życiem. Łatwiej jest komuś, nie wiem, kogoś hejtować, napisać jakiś komentarz, a swoim życiem nie zajmujemy się. Ale pamiętaj jedną rzecz, jeżeli ty nie będziesz się zajmował swoim życiem, jeżeli będziesz zajmował się życiem kogoś innego, to twoje życie będzie zaniedbane, a więc przyjrzyj się tej rzeczy, że nie warto jest, bo pamiętaj, czas masz tylko jeden. Ja już to mówiłem wcześniej, jeżeli się zajmujesz pewnymi rzeczami, jakbym powiedział drugorzędnymi, to nie możesz się zajmować swoim życiem. A pamiętaj, że twoje życie powinno być zawsze na pierwszym miejscu. A więc zajmując się rzeczami drugorzędnymi, nie zajmujesz się swoimi priorytetami. Wtedy czas ci leci, płynie i ty po roku, po dwóch mówisz: 2 lata minęło, ale co ja zrobiłem z tym życiem? Myślisz sobie: tak, miałem zaplanowane pewne, nie wiem, wyjazdy, pewne szkolenia, jakieś kursy miałem zrobić, szkołę. 2 lata minęło, a ja nie zrobiłem nic. I przychodzi wewnętrzna frustracja. Dlatego nie zajmuj się życiem innych ludzi. Kontroluj swój czas, wykorzystuj swój czas dobrze. Są takie, jeżeli masz na przykład problemy z czasem, jest pełno takich szkoleń, time management, możesz po prostu się nauczyć, jak zarządzać swoim czasem i po prostu to ci w tym pomoże, żeby ten czas wykorzystywać, bo tak jak powiedziałem, czas będzie płynął, a minie kilka lat i ty po prostu usiądziesz i powiesz sobie: minęło na przykład 5 lat, a ja nie zrobiłem nic. Dalej jestem w tym samym miejscu, w którym byłem. Dlatego nie warto, tak jak powiedziałem, zajmować się rzeczami drugorzędnymi, śledzić pewnych ludzi na Instagramach, na Facebookach, bo w tym momencie nie zajmujesz się swoim życiem. Tak jak powiedziałem, my uciekamy po prostu od swojego życia. Od nasze, bo tak jak powiedziałem, łatwiej jest kogoś followować, niż zacząć poprawiać swoje życie. Bo to jest praca, to nie jest lekko. Wiem to ze swojego doświadczenia, a więc tak jak powiedziałem, planuj, wykorzystuj swój czas, a w tym momencie nie będziesz miał takiego uczucia, że życie ani czas ucieka ci przez palce,
a ty po prostu nic nie osiągnęłeś, nic nie zdobyłeś, nic nie popchnąłeś swojego życia do przodu. Zobaczcie jeszcze raz tutaj z tyłu. Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Z Kopenhagi żegnam was, trzymajcie się, cześć.